Namaste parafianie, nie będzie pochwalony Jarosław, zawsze to nie są materiał. Pomyliły mi się materiały. Przygotowuję dla was weekend z Jovem, czyli Warhammerem 30 tysięcy Dawn of War 2. Nie będzie to zabijajmy, będzie to. Czy. Dobra. Będzie to zabijajmy. Czy jest tutaj zabijajmy. Damy to samo. Będzie to. Albo multi. Albo kampania w trybie po operacji. Albo. Typ Holdy. Nie wiem, co będzie fajniejsze. Bardzo muszę pewnie, bo Lenia namówić dobrze, bo tak nie ma z kim grać. No i być może będzie Battlefield 3. Nie jestem w tym grze jakiś super wypieprzony, ale 10 level wybiłem. Niestety w FPS-y nie zależy w japie. Wiadomo, wiecie, że jestem niepełnosprawny, tak? Nie każdy FPS jest przystosowany pod kątem właśnie osób z jakimiś dysfunkcjami, tak? Ja na przykład nie jestem w stanie do biegu wybrać używać klawisza Shift. No nie. Standardowy przycisk, tak Ctrl lewy do wrzucania, no ja to nie jestem w stanie używać się biegnąc na psadzie, jestem w stanie więc oczywiście w innym przypadku i chwała nie przyjmę. I chwała tym grom, które pozwalają na taki układ klawiszy są dwa przyciski do jednej funkcji. Co pozwoliło mi na przykład przejść ostatnią misję w Call of Duty 3. I trzeba było biec do śmigłowca w odpowiednim momencie spojrzeć. Ja jak mówiłem, nie wcisnę shifta. Więc ja mam bieb w parze, że pod literą B, gdzie przeważnie jest to nazwa. No i trzeba było spojrzeć. W biebu, a tam się sprawia, że bieb trzeba trzymać. Co jest też masowicze. No i trzeba było spojrzeć. A jeszcze wcisnąć wiadomo, trzeba spację. Ja trzy prawie naraz. Nie wcisnę, więc sobie musiałem zmienić bieg na prawy przycisk myszy. Na chwilę. No i jak już dałem radę. No ale przecież wyspali. No niestety już nie ma tej fajnej opcji. Dwa prawisze, jedna funkcja. No więc na przykład blob. Bo i mówię, muszę używać. Dlatego wszystkim myślę, nie używam WhatsAppa, ale myślę, że to jest dla mnie niby dobra, niby zła. Wiecie? Dobra. O tym. Myślę, że to byłby ciekawy pomysł na materiał, żeby opowiedzieć. Materiał coś w stylu. Nie mam tyle pomysłu na tytuł. Coś w stylu. Niepełnosprawni też grają. Coś tak piewa. Wiecie o co chodzi, tak? Gdzie mógłbym bardziej to wytłumaczyć. Bo dzisiejszy taki materiał. Więc wszystkim i o niczym. To jest trochę ogłoszenia. Parafial. Nie, które miały być. Co czwarty.
a będą wtedy, kiedy będą. Wczoraj ja chyba tam... A tak, czemu wczoraj nie było, czy był? Wczoraj nie było z Pachim. Tak, dobrze. Czemu nie było? Bo wyrwali mi od internetu. O czym pisałem w... No. W ogłoszeniach. W newsletter. No niestety. Panowie robiący to, ja wiele po mnie urwali świat po wodzie. Miało mnie być internetu dzisiaj do 14 rano, na szczęście. Naprawili to wczoraj. No i przestaliście. Herbal Space Problem. Mam nadzieję, że świetnie się przy tym bawiliście. Bo ja jak zwykle zajebiście. Będzie więcej herbali, tylko... Wiecie, to wiele jest to, że przyzwyczaiłeś się dzisiaj i buduje statek. Później drugą godzinę zachodzimy... Czemu to gówno nie chce latać? I eksploduje już na wyrzutni startowej, kiedy jeszcze nie odpaliliśmy silnikiem. To chyba nawet... No. Więc moje próby zbrywania... Więc nie będę wam pokazywał całego procesu budowy rakiet. Mogę pokazać wam woczowiec i ewentualnie, gdyby była potrzeba, w następnym odcinku rozebrać dwa części i pokazać mniej więcej, jak to coś jest złożone i czemu lata. No. Ja wiem, że on się pojawił już późno, ale że coś wam chciałem dać. Ja wiem, że ja nie muszę. Bo ja nic nie muszę, a ja chcę. YouTube... A, spójrzcie, w ogóle wziął pomysł na wyrwania na YouTubie. Obejrzałem... Chociaż nie. O tym też zrobimy. Materiał, wiem, jak już robię. Co ja mało robię. Ale wy jesteście do tego, żeby mi o tym przypomnieć w komentarzach, czy na pewno... Oczywiście ja nie mówię tu o spamie. 10 tysięcy wiadomości. Chcemy to, chcemy tamto, ale normalny komentarz czy coś. I typa sprawa. Mój parafon jest na razie 6, ale moim zdaniem to wystarczy, żeby zrobić, jeśli wy chcecie. Q&A. Macie pytania? Pytajcie, nie wiem, pójdzie się. Ja jestem normalnym. Normalnym. Nie, na pewno bardzo normalnym. Normalny, serdeczny. Nie, jestem to naprawdę... Może tego nie opazuję, ja wiem. Nie jestem sam w mieszkaniu przeważnie, kiedy nagrywam. Nie chcę rzucać mięchem. Tak, wiem, może chcę zamknąć drzwi. Ja to nie lubię. Zresztą nie lubię rzucać mięchem od tak, żeby było fajnie. I w czym to pasuje, i w czym to pasuje, i w czym nie. Do mnie zależy. Owszem, jest jakiś moment, się zdarzy. No, ja wiem, może tego nie okazuje, ale wierzcie mi, Rafał, czyli no, w ogóle powiem się w pierwszym materiale przedstawić z imienia i nazwiska, może z imienia. Też myślę, że mam na imię Rafał. Lecz wasz mistrz Rafał jest pozytywnie pierdolnięty. Owszem. Chciałbym nie widzieć może na pierwszy rzut opa, ale przy bliższym, dłuższym poznaniu zyskuje plus 50 charyzmy.
Dobra, więc planuję sobie zrobić z wami Q&A. Naprawdę, nie prępujcie się zadawać pytań. Już powiem szczerze. Czy normalnie? Czy się oparzy lepiej ważne pytania? No dobra. Jeszcze jedna sprawa. Co? What the fuck is it a pla? Pewnie spytacie. Otóż jestem fanem serialu Star Trek. Seriali. Mam prawie po szlupę jak mundur Star Treka, brakuje mi tylko tu paspa, jeszcze czarna i tej słynnej tarczy. Jestem fanem właśnie Star Treka, seriali wszystkich, po prostu Gwiezdne Wrota, Gwiezdne Wojny, w ogóle SF, to mój pomnik. Tak, mamy pieprzyć o science fiction, o tym tyle, ile wlezie. Może nie jestem jakimś super ekspertem, może nie widziałem wszystkiego, nie czytałem wszystkiego, ale jeśli czytałem, czy nie mam pamięci do tytułów, do autorów, czytałem jakieś zajebiste opowiadanie. Chciałbym się tu na jakiejś planecie, a nieważne. Nawet nie pamiętam, co to był za zbiór opowiadania, ale chyba coś za Pospiewo, którego bardzo lubię czytać. Dobra, przeczytałem tylko Sabę w Wiedźminie. A tu się idzie. Wziąłem co chciałem. Zabubiłem się. Ja za dużo wszystkiego. Powiem sobie. Ha, pla. Ha. Pla. I znaczy tyle co. Może zacznę od tego. I zacznę inaczej. Pingwoni w Star Treku nie mają. Nie mówię, cześć, siema, dzień dobry i tak dalej. Mają inne powitanie. Teraz wam nie powiem jakie, po prostu nie pamiętam, ja nabywam na żywce. Bez cięć, bez niczego. Mają inne. Coś innego, nie pamiętam, że pani. Postaram się znaleźć film i dać w opisie. Jakiś Niemiec na YouTubie robił lepsze film wojskiego właśnie. Zaraz to nie dawno przy okazji właśnie, żeby mi strzelić jakieś głupoty z tym hapla, żeby mi nie wypomnieli fani Star Treka. Więc tak. Nie mówię też do widzenia. Tak, ciekawe, nie? Papla znaczy dosłownie sukces. Czyli nasz sukces, że przeżyliśmy spotkanie z Pingwonem. A też życzymy sukcesu tej drugiej osobie. Sukcesu w dalszym trwaniu podróży i tak dalej. Więc myślę, że to będzie taki przynajmniej mój znak rozpoznawczy. Czyli namaste, wylep mój parafianie, rok ma brudaczy, sam jestem brudaczem, rok ma rojowników, tarczowników, sam jestem tarczownikiem. Zresztą to on mnie w pewnym sensie zainspirował do nabrywania. Ja wiem, polizuję się. Ale to inspiracji, te rzeczy, czy nie chcę na to rozważać. Przepraszam, powiedziałem chyba wszystko, co chciałem. Macie pytania? Jeśli wy
30-40 tych 15 minut zadawajcie pytania, zrobimy sobie Q&A. Nie jest może nas za wielu, ale wasi znajomi czy wcześniej miać. Mi spróbuję, a ogląda zechce zadać jakieś pytania. Naprawdę odpowiem na wszystkie. Czy się zastanawiam, czy nie jest za wcześnie? Na co? Nie. Pora dobra, jak powiem, inna Q&A. Ja to oczywiście nazwę jakoś inaczej. Czy prawie państwo jest pytania już odpowiedzi. Albo pośrednictwo. Ciekawe. Trzeba będzie przejść. Dla mnie jest ciekawa, typa integracja z widzem, no to raz, a dwa, lubię piązeje. W sumie ciekawe. Śmieszne, poważne. Zawsze się jeszcze można dowiedzieć. Oczywiście. Wiem, że różne dziwne pytania mogą paść, ale otrzymacie równie dziwne odpowiedzi. Także w ogóle. Jeszcze na koniec wyjaśnienie hapla. Ja to bym nie zrobił. Powinien jeszcze robić otwartą dłonią. Tak. Odspakujemy pięść i hopla.